zainteresowanym studiem. Po co to Huawei? Po co komu to Huawei? Dołączyłem do grona partnerów konkursu Huawei Seeds of the Future, w ramach którego studenci mieli okazję szkolić się z dziedziny nowych technologii w siedzibie głównej firmy w Shenzhen. Steam uruchomił jesienną wyprzedaż. Po raz kolejny mamy okazję zgarnąć setki gier, przecenionych nawet o 90%, pisze Onet.gry.pl. Przecenionych tytułów jest multum, wyróżniają się jednak m.in. The Elder Scrolls 5, Skyrim za około 20 zł, City Skylines za około 30 zł, czy Dishonored i This War of Mine za około 15 zł. Promocja potrwa do niedzieli 29 listopada. Obniżki na swoich cyfrowych sklepach ogłosiły także Microsoft i Sony. Eurogamer informuje. Deweloperzy ze studia Rare uruchomili zapisy na testy swojego najnowszego projektu, nastawionego na zabawę sieciową Sea of Thieves. Aby wyrazić chęć sprawdzenia tytułu, należy zgłosić się na oficjalnej stronie internetowej gry, przy czym wymagane jest posiadanie konta w usłudze Xbox Live. Podczas rejestracji należy odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących preferencji związanych z wirtualną rozrywką, wskazując m.in. ulubiony gatunek, tryb dla samotników lub wieloosobowy i posiadaną platformę sprzętową. Twórcy przeanalizują informacje przekazane przez użytkowników Boga, i wybiorą osoby, które w danym momencie będą najbardziej potrzebować. Podkreślają, że na różnych etapach prac zamierzają szukać innych typów graczy. Trwa nabór zgłoszeń do konkursu naukowego Explore 2017. To największy w Polsce konkurs, który pozwala młodym naukowcom tworzyć i rozwijać innowacyjne projekty, poszerzać swoją wiedzę i wymieniać się doświadczeniami z innymi młodymi naukowcami. Najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi stypendiami oraz udziałem w prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych. Przy telefonie jest Dorota Braziewicz, koordynator konkursu naukowego Explore z Fundacji Zaawansowanych Technologii. Czym dokładnie jest konkurs Explore? Do kogo jest skierowany? Konkurs naukowy Explory to konkurs dla pasjonatów nauki, dla osób w wieku 13-20 lat, które czują w sobie taką naukową pasję, zadają pytania o to, co ich otacza, szukają rozwiązań różnych problemów, które dostrzegają w otaczającej rzeczywistości, są dociekliwe i chcą się w tym kierunku rozwijać. Wiek jest tu bardzo ważny. Powiedziała Pani, że to pasjonaci nauki od 13 do 20 roku życia, czyli bardzo młode osoby, które mają wiele pomysłów, co pokazały poprzednie edycje konkursu. Czego dowiedzieliście się Państwo o młodych polskich naukowcach przez te ostatnie lata? Dowiedzieliśmy się przez ostatnie lata, że jest w Polsce mnóstwo inspirujących ludzi, którzy są bardzo młodzi, którzy chodzą jeszcze do gimnazjum albo chodzą do liceum, mają fantastyczne pomysły, chcą je rozwijać i mamy nadzieję, że mają szansę zawojować świat. Jeśli chodzi o takie osoby, które zgłaszały się w poprzednich latach do konkursu i zaskakiwały nas dojrzałością, to na pewno przychodzi do głowy Wojtek Różowski, który zgłosił się po raz pierwszy do naszego konkursu jako 16-latek, dostał wyróżnienie. Za rok rozwinął swój projekt, zgłosił się do nas z takim pomysłem, żeby stworzyć i stworzył taki modularny system operacyjny i wygrał. Więc jako bardzo młody człowiek zaszedł bardzo daleko w naszym konkursie. Oprócz tego, że wygrał główną nagrodę, czyli stypendium w wysokości 10 tysięcy, to jeszcze wygrał wyjazd międzynarodowy na największy konkurs dla młodych naukowców na świecie, który organizuje firma Intel. W związku z tym ogromne osiągnięcie w tak młodym wieku. A jakich projektów spodziewacie się teraz, w tej edycji konkursu? Do naszego konkursu można zgłaszać projekty w zasadzie z każdej dziedziny naukowej. Warunkiem jest to, aby faktycznie był to projekt naukowy. Jeśli chodzi o poprzednie lata, to na pewno sporo było projektów biotechnologicznych, inżynieryjnych i informatycznych, ale przykład tegorocznej finalistki i tegorocznej laureatki Kingi Woskowskiej ze Zduńskiej Woli pokazuje, że daleko mogą zajść także projekty, które zakładają jakieś badania społeczne. Bo Kinga zajmowała się badaniem języka porozumienia bez przemocy i zajęła trzecie miejsce w naszym konkursie, więc jak widać, to nie musi być ściśle właśnie projekt związany z naukami ścisłymi. Jakie warunki oprócz wieku i projektu naukowo-badawczego trzeba spełnić, aby zgłosić się do konkursu? Trzeba mieć na pewno opiekuna naukowego. To jest jeden z naszych wymogów i warunków, więc oprócz tego, że
ma się pomysł na jakieś badanie, przeprowadzi się je, opisze. Trzeba także znaleźć osobę, która będzie w stanie i pomóc, i zająć się tym projektem, w jakiś sposób pokierować młodym człowiekiem. I to jest jeden z takich wymogów formalnych, które mamy, ale w zasadzie ten wymóg wiekowy jest jedynym wymogiem. To może jeszcze przypomnijmy, jakie nagrody czekają na najlepszych, a są to nagrody bardzo atrakcyjne. Zgadza się. W konkursie naukowym Explory można wygrać stypendia naukowe w wysokości 10, 7 i 5 tysięcy złotych. W naszym konkursie można również wygrać akredytację na wyjazdy na największe konkursy międzynarodowe. Jednym z nich jest Intellisa w Stanach Zjednoczonych. Jest też INESPO w Holandii i konkurs dla młodych informatyków Infomatrix w Rumunii, ale też współpracujemy z różnymi innowacyjnymi firmami, które naszych laureatów obejmują programami stażowymi lub mentoringowymi. Także naprawdę dużo bardzo, bardzo fajnych nagród można w naszym konkursie wybrać. Gdzie wobec tego szukać informacji na temat konkursu? Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej www.explory.pl. Do konkursu można się zgłosić także za pośrednictwem tej strony, na której znajduje się formularz online. Na zgłoszenia czekamy do 29 stycznia 2017 roku, także serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za rozmowę. Dorota Braziewicz, koordynator konkursu naukowego Explory z Fundacji Zaawansowanych Technologii. Teraz czas na recenzję w naszej audycji. Zaczniemy od filmu bardzo ciekawego moim zdaniem. Kolejna część X-Menów, X-Men Apokalipsa. X-Men Apokalipsa, czyli kontynuacja filmu Przeszłość, która nadejdzie, druga część nowego cyklu X-Menów, która zresetowała uniwersum, zamieszała w kontinuum czasowym. Historia opowiedziana jest jakby od nowa, bez uwzględniania znanej już wcześniej poprzedniej trylogii X-Menów. To prawda, ale właśnie to mamy nowe rozdanie, nową drużynę młodych mutantów, wśród nich Storm, Jean Grey i Cyklopa. Ale przez to, że połowa filmu to wprowadzanie wątków głównego wroga i nowych bohaterów, do połowy filmu mamy rozciągnięte rozwinięcie akcji, która dopiero w drugiej połowie się rozkręca, a film wcale nie jest krótki, to 2 godziny 20 minut chyba nawet z okładem, więc można powiedzieć, że mogłaby ta historia być opowiadana w bardziej dynamiczny sposób, żeby po prostu tego widza chwycić od początku i trzymać na fotelu w napięciu aż do samego końca. Tego niestety nie ma. Czy jest źle? No nie, nie jest źle. Tytułowy Apokalipsa, Apokalips, który ani razu w sumie nie jest tak nazwany, to ciekawa postać, mutant z czasów antycznych, z antycznego Egiptu. No i w ten sposób historię mutantów i mutacji mamy opowiedzianą z perspektywy kilku tysięcy lat, co jest fajnym podejściem, fajnym zabiegiem. Co jest jeszcze dobre, na pewno świetne efekty specjalne, a zwłaszcza kapitalnie rozwiązana scena z Quicksilverem, czyli tym mutantem, który porusza się bardzo, bardzo szybko, przez co wszystko, co się dzieje dookoła niego, jest w spowolnieniu. No i mamy sekwencję, która trwa raptem 2,5 minuty, gdy Quicksilver ratuje innych mutantów z wybuchającej szkoły Charlesa Xaviera. 2,5 minuty kręcone praktycznie rzecz biorąc przez 18 dni. Jedna króciutka sekwencja, ale tak znakomita, że dla niej samej warto ten film zobaczyć. Całość fabuły mogłaby się rozwijać szybciej, no jak już przychodzi co do czego, dzieje się nieźle. Tak jak mówię, ta sama scena powoduje, że film na pewno warto zobaczyć. A co jeżeli chodzi o polski akcent w tym filmie? Polski akcent, czyli Magneto, który odrzuca swoje bycie mutantem, no i postanawia, że w rodzinnej Polsce zostanie robotnikiem w Pruszkowie. Trochę sceny są tutaj kuriozalne, dlatego że nie kręcono tego w Polsce i robotnicy inni mówią z absurdalnym, totalnie akcentem, łącznie z tym, że widzimy dokument Magneto, wkładkę do paszportu, dokument perelowski, ale mam orzełka w koronie. Jak ktoś jest spostrzegawczy, to zwróci uwagę na ten detal. Fajne sceny, dlatego że policjanci się okazują polscy... Milicjanci polscy okazują się być niegłupi, bo na mutanta posługującego się mocą magnetyzmu nie idą z pistoletami, tylko z łukami, co niektórych bawiło, ale ma to faktycznie tutaj sens. Trochę, jeżeli chodzi o umiejscowienie tego w polskich realiach, nie do końca ta scena się udaje, ale mimo wszystko warto zobaczyć. No, jak już jesteśmy przy X-Menach, to zwracam uwagę, że na nasz rynek trafił komiks Uncanny X-Men 2 Złamani, czyli drugi tom serii pobocznej, idąc równolegle z głównymi X-Menami. Ta seria pokazuje tych niby złych mutantów, którzy są rewolucjonistami, którzy w sposób czynny, a nie dyplomatyczny walczą o swoje prawa, o równość, tolerancję dla swojego gatunku. Są zmuszeni do ukrywania się, no i przez to, że działają naprawdę dosyć momentami radykalnie, są posądzani o terroryzm. Fajnie tutaj scenarzysta bawi się tym, jak wygląda nasz dzisiejszy świat, jak wygląda tolerancja, jak wyglądała historia chociażby równouprawnienia czarnych w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony Malcolm X, z drugiej strony Martin Luther King. Tu cały czas mamy te same parabole, tylko że w świecie komiksowym.
Warto dodać, że komiks dobrze napisany, wartko opowiedziany, no i świetnie narysowany. Fajnie się doczyta, dobra historia, obyczajowa, jednocześnie przygodowa. Polecam. Uncanny X-Men 2, Zomani. Dobra rzecz, oczywiście warto zacząć od pierwszego tomu. Jak ktoś lubi świat mutantów, to nie powinien przychodzić obojętnie. Kolejna recenzja w naszej audycji. Kuba Lech już jest z nami, nasz redakcyjny recenzent. Witamy. Dzień dobry. Przyjrzałeś się grze, tytułowi, na który wiele osób czeka na kolejną jego część. To jest Cywilizacja, tym razem 6. Co ciekawego dostajemy tym razem? Dostajemy całkiem sporo. W ogóle sama Cywilizacja, tak? To jest w pewnym sensie ojciec albo matka gier strategicznych. Już pomijam, że no, jest to pierwsza strategia w stylu 4X, ale Cywilizacja miała wpływ na bardzo wiele gier strategicznych. I miało to różne efekty, dlatego że kolejne części Cywilizacji chciały robić coś nowego, coś innego, wprowadzać progresję, ale kończyło się to z różnymi efektami. To prawda, aczkolwiek Cywilizacja od lat przede wszystkim rozwija się w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Aczkolwiek w 6, prawdę powiedziawszy, jedna zmiana jest bardzo duża. Otóż po raz pierwszy gracze muszą naprawdę się skoncentrować na rozbudowywaniu miast. Do tej pory w pozostałych 5 częściach wszystkie budynki praktycznie poza cudami budowaliśmy w centrum miasta, w mieście jako takim. Natomiast w 6 twórcy gry postanowili wprowadzić dzielnice. I tak mamy dzielnice naukowe, mamy dzielnice kulturowe i mamy dzielnice świątynne. Jaki to ma wpływ na rozgrywkę? No przede wszystkim zmusza nas do planowania. Miasta trzeba zaplanować, zanim jeszcze zaczniemy myśleć, gdzie by to miasto umiejscowić na mapie, dlatego że poszczególne dzielnice będą dostawały bonusy od na przykład gór. Jeżeli ktoś przespał ostatnie 25 lat w historii rozwoju gatunku gier komputerowych, to przypominamy, Cywilizacja to strategie 4X, które bazują na tym, że operujemy państwem, królestwem albo republiką, gdzie kontrolujemy system polityczny, system podatkowy, rozwój naukowy, rozwój ekonomiczny. Wszystkie te płaszczyzny gry dążą do tego, żeby albo podbić innych przeciwników, albo uzależnić ich w jakiś sposób od siebie, albo po prostu wygrać walkę technologiczną, naukową, co prowadzi do końca. Bawić można się w różne sposoby, no ale cały czas jest to ta sama rozrywka, rozgrywka od 25 lat, modyfikowana w różne strony, w różny sposób i w Cywilizacji, w innych grach. Jak jest z 6? Nie ma tego uczucia, że znowu gramy w to samo. Nie do końca. Po pierwsze, nieco zmieniły się warunki zwycięstwa. Doszło nam zwycięstwo turystyczno-kulturowe. Co się zmieniło strategicznie, czy też taktycznie? Zmiany faktycznie nie są wielkie. Tutaj takim drobnym smaczkiem, o którym można by było wspomnieć, to jest to, że zwiększono karę za poruszanie się w trudnym terenie. Mimo wszystko fani Cywilizacji na pewno sięgną po ten tytuł. A czy fani strzelanek wrócą do swoich ulubionych tytułów, na przykład Battlefielda, Call of Duty, czy sięgną po nowego Titanfalla? O tym porozmawiamy zaraz po wiadomościach. Dziękujemy bardzo, Kuba, za wizytę w studiu. Dziękuję. A my wracamy za chwilę. Informacje dnia w skrócie. Jest 14.30, Katarzyna Oklińska, zapraszam. W związku ze śmiercią Fidela Castro, szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini złożyła kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom. Kubański dyktator zmarł nad ranem naszego czasu w wieku 90 lat. W oświadczeniu Federica Mogherini napisała, że Fidel Castro był człowiekiem zdeterminowanym i ważną postacią historyczną. Zmarł w czasie niepewnym i pełnym wyzwań, a także dużych zmian na Kubie, czytamy w oświadczeniu. Szefowa unijnej dyplomacji przypomniała, że wiosną Unia Europejska rozpoczęła nowy rozdział w kontaktach ze społeczeństwem kubańskim. Zapewniła, że Bruksela wciąż będzie angażowała się w relacje z Kubą. Zdaniem Lecha Miotka, byłego dyplomaty w krajach latynoamerykańskich, po śmierci Fidela Castro trudno spodziewać się radykalnych zmian na Kubie. Lech Miotek ocenił, że w ostatnim czasie da się zaobserwować regres w odprężeniu amerykańsko-kubańskim. Władze w Hawanie nie chcą liberalizacji gospodarczej, powiedział Lech Miotek. Nadzieje, które mieli Kubańczycy, a w szczególności ta naprawdę bardzo, bardzo drobna, zminiaturyzowana przedsiębiorczość, że będą mogli coś robić, okazuje się, że to jest pod stałą kontrolą, mało tego jest powoli eliminowana, bo władze doszły do wniosku, że są różnego rodzaju nadużycia, a w sposób nieprawidłowy nie można się po prostu wzbogacać, bo na to nie pozwala socjalizm. Fidel Castro znacjonalizował majątki Kubańczyków, przeprowadził reformę rolną, a w ideałach rewolucji odnosił się często do marksizmu. Za jego rządów dramatycznie pogorszyła się sytuacja ekonomiczna kraju, a Fidel był przez Zachód oskarżany o bycie dyktatorem, tłumienie swobód obywatelskich i wolności mediów.
Nieznani sprawcy wrzucili rano petardę do meczetu w południowym Sztokholmie. Na ścianie świątyni namalowali swastykę i rasistowskie hasła. Do incydentu doszło krótko po otwarciu meczetu przed porannymi modłami, powiedział szwedzkiemu radiu publicznemu Sven Erik Olsson z miejscowej policji. Krótko przed 8 rano dostaliśmy telefoniczne zgłoszenie, że na fasadzie meczetu na placu Frank Ent pojawiły się napisy. Mamy też informację, że do środka wrzucono petardę. Nikomu nic się nie stało. Policja szuka sprawcy lub sprawców. Ich znalezienie może być trudne, bo nie ma świadków zdarzenia. W ubiegłym roku Szwecja przyjęła 163 tysiące osób ubiegających się o azyl. Większość z nich to muzułmanie. W szwedzkim społeczeństwie daje się zauważyć rosnącą niechęć do imigrantów. Przekłada się to na sondaże poparcia dla partii politycznych. Antyimigranckie ugrupowanie szwedzkich demokratów popiera obecnie ponad 17% ankietowanych. Polskie Radio 24. Słowa, ale wszystko. 24. Poziom wiadomości jak w studiu, przypomnę, Kasia Kisińska. I Przemek Pawełek, tak jak zapowiadaliśmy w dzisiejszej audycji, spróbujemy przybliżyć największe tytuły z kategorii mniej lub bardziej militarystycznych strzelanin tego roku, Call of Duty, Battlefield, Titanfall. Duże tytuły wyczekiwane przez graczy, jak co roku kolejne milionowe sprzedaże, no ale no właśnie, czym te gry w zasadzie się różnią, skoro we wszystkich nich chodzi tak naprawdę o to, że chwyta się za karabin i próbuje się zdjąć jak największą liczbę wrogów. O co chodzi z tymi grami, jak wypadły w tym roku, już za chwilę powiemy. Ale najpierw witam naszych gości. Bartek Stodolny, Poligamia. Cześć. Bartłomiej Sieja, Gamezilla, chociaż chciał być przedstawiony jako PC Master Race, co też czy nie? Dzień dobry. A także Michał Dydliński, nasz radiowy kolega, były redaktor Counter-Strike.pl. Dzień dobry. Dzisiejsza audycja to, tak jak powiedziałem, trzy tytuły, z czego dwa bardzo zasłużone, bo znane już od około dekady na PC-tach i konsolach. Jeden tytuł dosyć świeży, ale zaczniemy po kolei. Dzisiejsze gry to m.in. Titanfall 2, czyli nowa gra w corocznej rozpisce strzelanie. Czym się różni Titanfall 2 od pozostałych strzelanin? Oto pytam Bartka Stodolnego. Znaczy, no przede wszystkim nie nowa gra, bo tegoroczny Titanfall jest drugą częścią. Pierwsza część wyszła 2 lata temu. Była to ciekawa gra, natomiast nie przyjęła się, nie miała jakichś tam wielkich szans w starciu z Call of Duty. Troszeczkę podobnie jest w tym roku z drugą częścią. Troszkę niesłusznie moim zdaniem, bo jest to jednak ciekawy tytuł, ciekawy sequel, który rozwinął to, czego nie miała poprzednia część, czyli dodał kampanię dla pojedynczego gracza, dodał jakąś fabułę, opowiada nam więcej o świecie. Czym się różni od Call of Duty? Tak naprawdę rozgrywka jest bardzo zbliżona. No nie, jak to? Przecież mamy tytanów. Właśnie to mówię, Przemku. Rozgrywka jest bardzo zbliżona, czyli mamy taki większy chaos, mamy mniejsze mapy, mniej takiej współpracy między poszczególnymi rodzajami wojsk, jak w przypadku Battlefielda. Natomiast mamy coś, czego nie mamy w Call of Duty, czyli właśnie tytany. Wielkie roboty, które możemy sobie przywołać na pole bitwy, do których możemy wsiąść, popilotować je, ale które też całkiem nieźle sobie radzą bez nas, uzupełniając jakby nasze poczynania. Kolejny tytuł, o którym dzisiaj mówimy, to Battlefield 1. Jedynka trochę gubiąca, dlatego że to już kolejna część serii, no ale pierwsza wojna światowa i dlatego chyba ta jedynka wydaje się być tutaj uprawniona. No tak, jedynka przede wszystkim dlatego, że pierwsza wojna, jedynka też dlatego, że jest to pewien krok wstecz i próba znalezienia jakby nowego początku dla tej serii. Przez długie lata Battlefield i Call of Duty to były te dwie serie, które były ze sobą porównywane. Według mnie troszeczkę niesłusznie, ponieważ sama idea rozgrywki jednej i drugiej gry jest trochę inna. Call of Duty to są szybkie mecze na mniejszych mapach, Battlefield stawiał na bardziej rozbudowane mecze do 64 graczy, samoloty mieliśmy, ogromne pola bitwy, na których snajperzy mogli się wykazać, ale mimo wszystko te gry zawsze były ze sobą porównywane i zestawiane i w tym roku Electronic Arts poszło jakby jeszcze dalej w zróżnicowaniu i w momencie, kiedy pojawił się trend sięgania po futurystyczne klimaty, Battlefield cofnął się nawet nie do drugiej, a do pierwszej wojny światowej i pokazał taką brudną rozgrywkę, okopy, broń, która jeszcze nie jest doskonała, pierwsze czołgi, samoloty dwupłatowe i tak dalej. I stanowi to dużą różnicę względem tego, co mieliśmy wcześniej. A futurystyczne klimaty mamy w Call of Duty. Jeżeli chodzi o Infinite Warfare, to można powiedzieć, że to jest kontynuacja drogi, którą idzie producent tej gry od dłuższego czasu. W moim odczuciu jest to tak naprawdę stagnacja, bo nie ma tych zmian tak wiele w porównaniu z poprzednią częścią tej gry, czyli Black Ops 3. Jeżeli chodzi o klimat, no to jest to klimat, jak już mówiliśmy, futurystyczny.
turystyczny, trochę zbliżony do Titanfalla, natomiast jest trochę nowości. Na przykład, jeżeli chodzi o tryb single player, kampanię, pojawiają się walki w kosmosie bez grawitacji, czy też rzecz, której brakowało, myślę, też w ostatnich częściach tej serii, czyli kiedy gracz może wsiąść za stery maszyny i brać udział w takich walkach. Natomiast jeżeli chodzi o tryb multiplayer, który, myślę, wiele osób interesuje, to są oczywiście jakieś tam nowe tryby, natomiast są to znane tryby z poprzednich części gry i w trybie multiplayer brakuje też tych rzeczy z kampanii, czyli tak jak mówię, tych rzeczy, które w moim odczuciu są najfajniejsze. Czyli mówiąc krótko, jest to kontynuacja, jest trochę nowości, gracze, którzy lubią tę serię, na pewno będą ukontentowani, natomiast osoby, które były trochę zdziwione czy zniesmaczone nawet tą drogą, którą idzie Call of Duty w ostatnich latach, mogą być troszeczkę tą grą znudzeń. Realia, każda z tych gier ma zupełnie inne podejście do tematu i pytanie, czy to się według Was sprawdza? Titanfall? Bartek? Myślę, że tak. Titanfall ma dużo bardziej zbliżony setting do Call of Duty tak naprawdę, bo też mamy jakieś dwie frakcje. Jedna jest tą zbuntowaną, druga reprezentuje jakby rząd, powiedzmy, przy czym tam, gdzie w Call of Duty to ci buntownicy są tymi złymi, w Titanfallu buntownicy są bojownikami o wolność i są przedstawiani jako ta dobra strona. Natomiast tak, setting się jak najbardziej sprawdza w Titanfallu, dlatego że no, mamy choćby te roboty, tytany, które no, ciężko by sobie wyobrazić, żeby występowały na przykład w którymkolwiek Battlefieldzie, tak? Może poza tym 2142. Gdzie były, tak. Oczywiście. No i mamy też setting I wojny światowej w Battlefieldzie, co też jest niby regresem, ale czymś nowym, dlatego że w dużych strzelaninach tego nie było i to też chyba zażarło. Czyli tego nie było w strzelaninach sieciowych, tak. To pojawiało się tam w jakichś produkcjach, były jakieś tam alternatywne wizje I wojny światowej, ale tak na dobrą sprawę I wojna światowa była omijana z jednego przede wszystkim powodu według mnie. Sprzętu w tamtych czasach było naprawdę niewiele, więc nie było czego tak naprawdę pokazać. Kiedy można było pokazać II wojnę światową, gdzie mieliśmy tych czołgów kilkukrotnie więcej, mieliśmy znacznie bardziej rozwinięty sprzęt. Natomiast podejście takie do tej I wojny światowej sprawiło, że można było stworzyć grę zupełnie inną, opartą nie na otwartych przestrzeniach, tylko na takich bunkrach, gdzie można było przechodzić właśnie z okopu do okopu, gdzie te walki, łączy się element walki dystansowej na otwartych przestrzeniach z takim elementem właśnie ukrywania się po okopach. No i jeżeli chodzi o tryb single player, pozwala to pokazać takie historie bardziej ludzkie. No bo jeżeli mówimy o II wojnie światowej, to kojarzymy przede wszystkim jakieś wielkie bitwy, kojarzymy wielkie jakieś tam działania, łuk kurski i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy o I wojnie światowej, no to mówimy o tragediach, na przykład pierwsze wykorzystania iperytu i tak dalej, które są rozpatrywane jako takie tragedie ludzkie i można się do tego jakoś zbliżyć właśnie przez to, że uczestniczymy w tym w grze komputerowej. Miałem wrażenie, że właśnie Battlefield I jako jedna z niewielu gier wojennych strzelanin akcentował bardzo, że mamy do czynienia z ogromną tragedią, której rozmiaru nie jesteśmy z obecnej perspektywy nawet pojąć, co było czymś zupełnie niezrozumiałym wtedy dla ludzkości. I w tej grze przynajmniej na miastkę tego akcentu da się wyczuć, że... Na początek kampanii polega na tym, że w przeciwieństwie do wielu innych gier wojennych nie potrafimy w pojedynkę wygrać całej wojny, tylko jesteśmy wręcz zmuszeni do tego, żeby w końcu zginąć. Nasi towarzyszy jest czasem coraz mniej i przeciwnik coraz bardziej nabiera. I kiedy nasz bohater umiera, pojawia się jego imię, nazwisko, data urodzenia, lata śmierci i w tej samej sekundzie przeskakuje w opisie Ponad 20 polskich miastach trwa dzień otwarty notariatu. Wiemy, że naszym celem nie tematem jest testament, ale zgłaszać można się także z pytaniami w innych sprawach. Więcej informacji o 15. Strzelaniny sieciowe i singlowe też. Rzadko w ostatnim czasie sięgają gwiazd, sięgają kosmosu. Nowe Call of Duty próbuje to zrobić. I tu mieliśmy do czynienia z bardzo negatywną reakcją fanów na pierwszy trailer, duży trailer, który pojawił się na YouTubie. Było bardzo duże niezadowolenia. Ja jednak będę tego podejścia dobrze bronił, dlatego że dla mnie właśnie przeniesienie się na orbitę okołoziemską, na Księżyc, na inne planety pozwoliło zrobienie z Call of Duty czegoś, może nie rewolucyjnego, świeższego, ale jakąś progresję, coś innego, walka w zerowej grawitacji, statki kosmiczne, czy desant właśnie w kosmosie, gdzieś na orbicie. Jest to coś, czego wcale takiej nie było i właśnie takich nowych pomysłów nie brakowało. Mogłeś podobnie, czy dla Ciebie było to znowu w połączeniu? To samo. Powiem tak, dzień dobry.
szef kultury w Gazecie Wyborczej, a będziemy rozmawiać o kolejnym dokumencie muzycznym. Będzie to dokument Dzima Jarmusza, w zasadzie taka rozmowa z Igim Popem o zespole The Stooges. No i ten film wchodzi już niedługo, bo 9 grudnia do kin w całej Polsce, a wczoraj wieczorem mogliśmy go oglądać podczas europejskich targów muzycznych, które też przypominam, że trwają w Połocu Kultury i Nauki, a filmy możemy oglądać związane z muzyką, możemy oglądać w kinie Murano. No i nam też ten magazyn filmowy w tym tygodniu się złożył, że rozmawiamy właśnie o dokumentach muzycznych po Rolling Stonesach, teraz właśnie Gimme Danger. Gimme Danger, dlaczego? Dlaczego ten tytuł? Czy jest na to prosty sposób? Nie grać te gry rokrocznie, albo sobie wybierać co roku jeden na tytuł. Ona zresztą się ja z racji przeszanowanego zawodu muszę przewijać, ale my wszystkie też zabieram do domu, nie we wszystkie jak sobie wybieram te przyjemności. Myślę, że właśnie sposób polega na tym, żeby nie rzucać się na wszystko, nie rzucać się od razu, tylko czekać na recenzję. Jakiś czas temu był taki duży ruch w internecie, żeby nie kupować, nie zamawiać, prawda, nie zapadać dla mnie premierowych, żeby właśnie twórcy wiedzieli, że muszę pracować te tytuły, muszę zrobić tytuły. Czyli ten dokument o Rolling Stonesach, o którym rozmawialiśmy z Danielem Wyszogrodzkim, bo on nas, on też jest bardzo blisko artystów, no, Jim Jarmusz się przyjaźni z Igim Popem od wielu, wielu lat, więc to nic dziwnego, że to właśnie ten reżyser zrobił film o nim, zresztą ponoć to Igim Pop powiedział, że no słuchaj, przyjaźnimy się tyle lat, to może ty zrobisz film o nas, aczkolwiek nie mam wrażenia, że Gimme Danger jest bardziej taki dla fanów The Stooges, który widzimy w Śląsku. Tak, to jest funkcjonowane tradycją, uświęcone tradycją, że ludzie przez wieki wieków... To masz konsert, prawda? Nie musisz się tutaj podawać, ale sprawdzać błędy w dziele, pracowniami, jakie postępy robili, do za dochodzili. Tradycja, edukacyjna, Tak, tym kątem na pewno.
Natomiast jeżeli skupiamy się tylko właśnie na postaciach, na całej historii opowiadanej, no to nie udało się wyjść ponad to, czym te gry zawsze były. Oczywiście są partykuły o tym, że te fakty są takie filmowe, a właśnie bardzo jest bardziej niż film, tylko serialny. Mimo tego, że wszystko jest klisze, mamy gdzieś postaci odrysowane w szablonu i tak dalej, to fakt podzielenia tego całego stariusza na takie fragmenty sprawia, że zanim one nam się znudzą, zanim my stwierdzimy, że coś tu jest nie tak, my jeszcze przejdziemy i będziemy szli dalej. Call of Duty może być bardziej intensywne, ale jeżeli mamy 3-4 godziny robienia tego samego, no to może rzeczywiście nam się znudzić, mimo tego, że jest to bardzo intensywne i widowiskowe i tak dalej. A teraz mamy inną sztuczkę, właśnie zanim nam się znudzić, to już taśma się urywa, przechodzimy do następnej sceny, kolejny akt i nowy początek. To też jest takie fajne rozwiązanie. Może nie doskonałe, no to wiadomo, że mamy kilka kawałków różnych, a żaden nie jest dopracowany bardzo. Ale dzięki temu ja widzę tutaj przewagę Battlefielda na tym filmie, na kolejnym filmie. I po tym jeszcze dodać jeszcze o przechodzimy do multi. Zresztą mamy takie przebitki z wielu słynnych koncertów, gdzie ekipa prawie ze swoją ekipą prawie demolowali scenę, a fani demolowali klub, więc na tam wydarzyło się różne rzeczy. Scena to ta, w której ja widziałem wcześniej na filmie, ale jak ekipa wniesiony na rękach tłumu, to jest Jakby to było miłe, gdyby powiedziała Biblia, mówię, to jest pokazana scena. Dziwne akcje szalone i tak dalej. Natomiast pierwsza wojna światowa to jest coś, co znamy z historii, coś, co ma jakby ustalone motywy, ustalone funkcje działania i tak dalej, i tak dalej. I nic nowego nie mieliśmy. Mamy czołgi, mamy konie, mamy piechurów, mamy trybie, które się sprawdzały wcześniej, to zostało powielone.
widziała fajnie, wygląda fajnie. I taka rzemieślnicza robota, nic nowego, ale fajnie. Titanfall 2. Co, no tutaj można by powiedzieć o multiplayerze dokładnie to samo, co o multiplayerze Call of Duty, ale mamy właśnie te Titany. Mamy też oczywiście bieganie po ścianach. Mamy tu do czynienia po prostu z DNA Call of Duty, tylko zmodyfikowanym, dokładnie, bo nagle okazuje się, że pobieganie po ścianach ma sens, nagle okazuje się, że te tak zwane double jumpy się do czegoś przydają. Mamy linkę z Adrian, która jest genialna, że faktycznie to wszystko ma sens. Mamy jeszcze, okazuje się być lepszy Call of Duty niż Call of Duty. Jeżeli chodzi o multiplayer, to na pewno, jeżeli chodzi o singla, no to tutaj zdania mamy troszkę podzielone, na pewno nie jest źle, natomiast tylko kilka wieloosobowych, faktycznie przynajmniej z Call of Duty, bo ciężko porównywać to do Battlefielda, to jest zupełnie inne gry, jeżeli chodzi tylko o setki. Natomiast jeżeli chodzi o Titanfalla i Call of Duty, to zdecydowanie Titanfall. I na sam koniec jeszcze tych wyliczanki dorzuciłbym Counter Strike, który cały czas od lat nie podzielił się w stanie dla części fanów być królem multiplayerowych strzelanin. Czym jest? Z tego ta gra, bo bez Call of Duty Battlefielda alternatywą rękawą dla fanów, którzy naprawdę ostro w to grają, a nie wchodzą poza tą sferę. Czy można w ogóle porównywać Call of Duty Battlefielda do Counter Strike'a, który cały czas jest bardzo popularny? To znaczy tak, jeżeli pytasz o Call of Duty i Counter Strike'a, to teraz mi się wydaje, że nie. Natomiast był taki mały strzelnik kodę, że te gry można było porównywać. Był to okres bodajże Call of Duty 4, które oczywiście ta gra chwyciła również w środowisku szeroko rozumianego e-sportu. A Counter Strike jest po prostu najpopularniejszą grą w sieciowej strzelanki. Pytasz, czym to może być, tak? Czym fani, powiedzmy, Counter Strike'a znajdą to coś ciekawego w kodzie? Ale z drugiej strony właśnie to jest człowiek, który... Wydaje mi się, że... Skórki. Skórki, tak, są mikropodności. Natomiast wydaje mi się, że podobnie jak Titanfall i Battlefield, tak samo Call of Duty, Infinite Warfare i nowy Counter Strike, nawet starych właściwie, są dwoma różnymi grami. Przede wszystkim dlatego, że Counter Strike swoją popularność zawdzięcza skórką również, ale przede wszystkim temu, że jest grą prostą, nie wymagającą. W tym sensie, że jest jedno właściwie tryb gry, jest kilka map, które są najczęściej grane i jest grą wymagającą pewnych specyficznych umiejętności. Natomiast moim zdaniem kod jest grą, która łatwiej trafi do graczy casualowych, którzy chcą po prostu gdzieś tam po pracy czy po szkole nawet wejść sobie zastrzelać. Nie wydaje mi się, żeby ta gra weszła na taki poziom, na jakim jest obecnie Counter Strike Global Offensive. Powinniśmy w takim razie trzy tytuły, które miały premierę. Barbali, możemy to podsumować stwierdzeniem, że wczoraj już takie dźwięki, których wcześniej podsumowałem. Chociaż każda z tych gier niby jest o tym samym, to jednak jest zupełnie inna i mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć to, czym się różnią i to, co w każdej z nich odnajdzie. Myślę, że tak, znaczy ogólnie tak na koniec, szczególnie jeśli próbujemy porównywać Call of Duty i Battlefielda, miałem ostatnie przemyślenie, że to jest troszkę tak, jakbyśmy zestawili obok siebie samochód terenowy i wyścigów. Niby jedno i drugie jest samochodem, niby jedno i drugie maszyny, kierownica i koła. Natomiast na koniec dnia są to zupełnie inne maszyny i dokładnie tak samo jest z tymi czynnikami. To jest gra szybsza, bardziej dynamiczna, mniej graczy, mniejsze mapy, się stawia na współpracę pomiędzy nie tylko poszczególnymi graczami, ale też rodzajami wojsk, mamy pojazdy i piechotę. No i gdzieś tam pomiędzy jest Titanfall. W mojej opinii bardzo udanie, aczkolwiek tak jak jest mówił Bartek, to nie jest jeszcze ten czas, kiedy Titanfall może zaszkodzić którejkolwiek tak naprawdę z tych serii. Pytanie zażar na rynku, jeżeli chodzi o debiut, ale Electronic Arts szybko zaczęło opuszczać ceny w różnych wersjach, na różne platformy. Miejmy nadzieję, że w takim razie baza fanów znacznie rosnie i do trzeciej części. Na pewno się trzeciego mocno. Na pewno wydaje mi się, że już jeżeli chodzi o trzecią część, to Call of Duty będzie miało naprawdę poważnego przeciwnika. Zobaczymy w takim razie, co się będzie działo i zaraz powiem, że każdy listopad to wysyp tytułów z tej serii. No i kiedy trzeci Titanfall zacznie zagrażać tutaj największym graczom, tymczasem w naszej dzisiejszej audycji. To już wszystko. Dziękuję za udział. Bartek Cytowny, zadanie. Dzięki. Bardzo mi się, jak Emilia. Dziękuję. I Wody Piński, nasz radiowy kolega. Dziękuję. 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 Dziękuję.
5 lat, 10 lat temu ona nastąpiła. Natomiast pomija cały... Teraz, na 18 urodziny w MediaMarkt, nowy tak ekspres Telco z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino i latte macchiato. Już za 3299 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. No i mamy ten jeszcze ostatni etap. Samego popa, czyli piosenki i stawdarty francuskie. Doniganie aromatyki w tym roku wygrała z Toszem Pomackim, Słoneczko Rest, która jest takim przedłużeniem wielkości. Sephora wydłuża Black Friday. Zapraszamy bardzo gorąco, tak jak powiedzieliśmy. Dość, nie jest to tak łatwo, tylko w ten weekend skorzystaj z rabatów. Ale z tego nie ma. Wszystkie zapłaty w kancelariach Sephora i na sephora.pl. No bo to samo jak jedno popa, muszę patrzeć i patrzeć. On ma taką charyzmę, że już naprawdę czasami nieważne, co jest wokół, zobaczmy, że jest to. Bardzo gorąco polecamy od 9 grudnia Gimme Danger w reżyserii Dima Janusza. Ole, już od teraz, tego weekendu. Gorąco polecamy europejskie targi muzyczne, też trwają dla nich, o nich tu wspomnieliśmy. A Jędrzej Spodkowski, szef działu kultura w gazecie Wyborcza. Idzie słuchać The Stooges. Idzie słuchać The Stooges, dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Smart, magazyn filmowy i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl / audycje. Wojtek i Ireneusz z Saturnem polecają, a kiedy zostawi taniej aż do 10%. Na przykład ekspres Zabiko, odkurzacz pionowy i generator paryfii w zestawie taniego 654 zł. Sprawdź na Saturn.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapalającą? Świętuję Black Friday. Teraz w CIA online. Rabat 20% na wszystko. Świetnie, tylko do niedzieli w CIA. Wszystkie ubrania i ulotki z kolejki męskiej i dziecięcej z rabatem 20%. Zapraszamy do sklepu CIA i na www.cemysilnik.com. Już teraz Black Friday w FNF. Do niedzieli kupuj 30% taniej. Tylko do niedzieli 27 listopada w hipermarketach Tesco. Wojtek, bo to będą czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. Bo może nie przegada. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wojtek i Ireneusz polecają. Aż trafiłam na irigacji, dostęp do błąkania zatok. Rozpuszczam troszeczkę irigacyjnów tej sekundy, gdy mi zatok uroczy zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar, już tylko irigacji. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Nie chcę zapraszać każdą sobotę o 15.15. Trzy kwadranse, pełne trakcji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którym rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego klienta samochodów i motocyklisz od dziedzictwa. Zabytkowej motoryzacji to najszybsze nowinki techniczne. Podpowiadam, jak jeździć w dzisiaj, dać poprolinę, zawiera cenione składniki wspierające poprobę. No do tego bonus, suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver, tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Mega weekend w Kauflandzie. Mleko Mówickie 3,2%. Litr 2,15. Jedynie 2,15. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Wszyscy teraz bardzo sprzątają parki, ogrody, więc coraz mniej jest jeżu przezimować. Taki produkt Dzi Domek można uratować przed jeżą. Fidela Castro odbędzie się 4 grudnia. Powiemy też o nowym prezesie Naczelnej Rady Adwokackiej. A także o sporze związków zawodowych taksówkarzy z udziałem. Przysypacie liśćmi, gałązkami. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Także w Fidele Castro odbędzie się 4 grudnia, poinformowały władze Kuby, były dyktator i przywódca tego kraju zmarł nad ranem polskiego czasu. Miał 90 lat. Fidel Castro rządził Kubą niemal pół wieku. Prowadził komunistyczną dyktaturę i za jego czasu przez wolność słowa i wolność mediów.
Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Sobota, 26 listopada, minęła 15. O śmierci Fidela Castro jako pierwsza dla tokańskich mediów poinformowało radio. Rozgłośnie przypomniała, że zmarł były komunistyczny dyktator, był przywódcą rewolucji, która obaliła reżim Batisty. Światowi przywódcy o śmierci Fidela Castro, marsz poparcia dla prezydent Łodzi w związku z prokuratorskimi zarzutami, jakie usłyszało w ubiegłym tygodniu. Trwają dni otwarte na wariaty. Żegnaj komendancie, głowie czystemu zwycięstwu ludów, napisał lewicowy premier Grecji Aleksis Tsipras w reakcji na śmierć Fidela Castro. Przekazał jednocześnie na Twitterze oświadczenie swojej partii Syriza, że historia przyznała rację Fidelowi. Tsipras przekazał też kondolencje wszystkim Kubańczykom. Z kolei szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ocenił, że El Comandante był jedną z historycznych postaci ubiegłego wieku, wcieleniem kubańskiej rewolucji, ale dla wielu bohaterem. Dodał, że historia oceni dziedzictwo, jakie pozostawił. W podobnym tonie mówił także prezydent Francji, François Hollande. Fidel Castro przywrócił wojenne stosunki dyplomatyczne na Kubie. Wreszcie 12 lutego bieżącego roku doszło do historycznego spotkania papieża argentyńczyka z patriarchą Moskwy i trzech Rusi. Były też liczne rozczarowania tym wzorowi, ale zawsze działał na rzecz Kuby w obliczu zewnętrznych nacisków. Modli się za spokój duszy Fidela Castro. Papież napisał o tym w telegramie, wczoraj wieczorem w Hawanie w wieku 90 lat. Mieszkańcy Hawany są pogrążeni w smutku po informacji o śmierci ich byłego przywódcy. I tam mój plejcach jesteśmy bardzo zgodni z powodu śmierci naszego przywódcy, mimo że już nie żyje. Zawsze miał naszym komendantem. Trochę jednego komandanta. Zupełnie inaczej na śmierć El Comandante zareagowali kubańscy emigranci w USA. W jednej z dzielnic Miami, zwanej Małą Hawaną, zapanowała atmosfera fiesty. Mimo 60 lat będzie czekali na ten moment. Fidel Castro jest zwolniony z tyranii. Za wielu ludzi na Kubie zgłosił tysiące kubańczyków do emigracji. Symbol tyranii, Fidel Castro. Nie żyje, nie żyje. Na jakim punkcie życia politycznego? Lat to ile będzie żył? W 50 latach rządów przekazał faktyczne sprawowanie władzy na Kubie swojemu młodszemu bratu Raulowi. Słuchasz informacji to FM. Murem wychanką to hasło marszu, jaki przeszedł ulicami Łodzi, marszu poparcia dla prezydent tego miasta. Kilkaset obecnych na nim osób chciało w ten sposób pokazać swój sprzeciw wobec zarzutów, które przed tygodniem usłyszała Hanna Danowska. Zdaniem grodzkiej prokuratury pani prezydent miała poświadczyć nieprawdę, kiedy z partnerem starała się o kredyty w 2008 i 2009 roku. Na marszu był Bartosz Kociołka. Przyszłam tutaj, bo jestem głęboko przekonana, że trzeba wyrosnąć absolutnemu absolutnemu Scholz tutaj dzisiaj po to, żeby wyrazić swoje zadowolenie z dotychczasowych rządów pani prezydent i po to, żeby wyrazić pewne niezadowolenie wobec tego, co się wydarzyło w ostatnimi czasy. Zdaniem firma nie różni się niczym od zwykłych korporacji taksówkarskich. Wskazują na podobieństwo Ubera do aplikacji takich jak MyTaxi czy iTaxi, które łączą klientów z taksówkarzami. Z kolei Uber odpowiada, że jest jedynie pośrednikiem i dostawcą technologii. Jak mówi Jarosław Iwiszewski, przewodniczący Związku Zawodowego Taksówkarzy Warszawskich Taksówkarz, to atak polityczny. Jednym z problemów jeszcze przez godzinę można skorzystać z bezpłatnej porady notariusza w ponad 20 największych polskich miastach. Trwa dzień otwarty notariatu. Tegoroczna edycja jest poświęcona testamentowi notarialnemu, mówi organizator akcji w Bydgoszczy Mateusz Weiss. W testamencie wyrażamy swoją wolę odnośnie losów naszego spadku i już w tym momencie możemy niejako określić, komu ten spadek czy też jego poszczególne przedmioty mają przypaść po naszej śmierci. Taki testament często zapobiega sporom rodzinnym. Zabierając się do notariusza, trzeba wziąć ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, o którą chcemy zapytać. Trwa świąteczna zbiórka żywności. Kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy zachęca klientów sklepów w całej Polsce do kupienia dodatkowej żywności dla najbardziej potrzebujących. Jakie produkty są najbardziej potrzebne, mówi Kinga Zięba z Banku Żywności SOS w Warszawie. To, które oczekują nasi podopieczni, to produkty długoterminowe, czyli na przykład kasza, mąka, ryż, przetworne jedzenie warzywne i owocowe. Jedzenie zebrane podczas zbiórki trafi do organizacji, z którymi na co dzień pracują banki żywności. W samej Warszawie żywność ma trafić do około 26 tysięcy osób.
potrzebujących, m.in. w jadłodajniach, noclegowniach, tak świetlicach i domach samotnych matek. Mieście, do wzięcia udziału w zbiorce zachęca współpracujący z akcją kucharz Grzegorz Łapanowski. Warto mieć codziennie taką postawę, że jesteśmy częścią społeczeństwa i każdy z nas może się zaangażować społecznie. To może być bardzo mały gest, idę na zakupy i wrzucę 3 rzeczy więcej i po prostu przekażę to potrzebującym. Akcja trwa do jutra, listę sklepów, w których odbywa się zbiórka, można znaleźć na stronie www.pan.pl. W niektórych krajach jej działalność została zakazana przez prawo. Nad morzem silny wiatr, do tego deszczowo, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami, a na termometrach od 4 stopni w Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Łodzi i Poznaniu, 5 w Szczecinie, 6 w Trójmieście, do 7 w Katowicach. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Słowa wszystko. Wojtek i Ireneusz z Saturna polecają. AGD w zestawie taniej aż do 10%. Jedna komórka. Ekspres Saeco, odkurzacz pionowy, generator parki. W zestawie taniej o 654 zł. Sprawdź na saturn.pl. Czy rozwiązanie na każdą niedzielę może być w 23. Wydaje się, że Liza kinetyczna się gardła. Ale o Lizakach na każdą nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to leka? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturset Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturset Kaszel. Kłodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkaszlowanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturset pysznie smakują, dzieci kurują. Zaczynamy kolejny program z cyklu Poszerzenie. Agencja Muzyczna ma zaszczyt zaprosić na koncert uświetniający obchody 25-lecia studia dziennikarza. Który prowadzi program związany ze zdrowiem. Kolejną pięknie wydaną książkę o jedzeniu mam na półce dosyć dużo. Sami Państwo wiecie, że w tej chwili, jeżeli wejdziecie do księgarni do wyboru, do koloru jedzenie, jedzenie, jedzenie we wszystkich odmianach, wszystkie diety dla tych, co glutenu nie mogą, dla tych, co mają alergię na coś innego, dla wszystkich. Otworzycie Państwo telewizor też jedzenie. Celebryci, wręcz celebryci, którzy gotują, mają całe szkoły, no program rozrywkowy bardzo często. Wręcz. A tymczasem coraz więcej osób choruje na cukrzycę. Przybywa nam osób, które mają nadwagę, żeby tylko nadwagę. A ostatnie badania, jeśli idzie o sprawność dzieci 8 minut po godzinie 15. Możliwości fizyczne, jeśli idzie o takie czyste ćwiczenia techniczne, sportowe, się okazuje, że to jest gorzej niż było 15-20 lat temu. I dzisiaj właśnie chciałam porozmawiać z dwiema osobami, które to, z dwiema paniami zajmują się jedzeniem, mądrze powiedziawszy, żywieniem i mają właśnie kontakt z ludźmi młodymi, a także z tymi, którzy ich nauczają, a także czasami karmią, prawda? Przedszkola czy szkoła. W studiu obecny są pani Joanna Jaczewska-Szyc. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani specjalistka do spraw żywienia, reprezentuje pani Instytut Żywności Żywienia w Warszawie. I pani Anna Taraszewska z tego samego instytutu. Dzień dobry. Dzień dobry. Obie pani są edukatorkami. Teraz tak mądrze brzmi, ale rzecz jest bardzo ważna. Mówię to, wywołać śmiech. Instytut Żywności i Żywienia, taka to jest taka wiodąca placówka w kraju, rozumiem, która no właśnie czym się zajmuje Instytut Żywności i Żywienia? Instytut Żywności i Żywienia zajmuje się bardzo wieloma sprawami. Tak naprawdę chyba ich tutaj nie wymienimy wszystkich. Ale przede wszystkim jest to instytucja, która tworzy zasady, rekomendacje dla realizatorów żywienia w różnych grupach społecznych. My akurat zajmujemy się dziećmi i młodzieżą i Instytut Żywności i Żywienia przedstawia takie rekomendacje dotyczące właśnie żywności i żywienia. Jak żywić dzieci, jak żywić młodzież i nie tylko. Pani powiedziała określenie mądry realizator, rozumiem ten, kto na przykład wyjadła z pisu właśnie. Tak, tak, bardzo mądrze to mówimy i faktycznie czasami może za mądrze, tak? Natomiast naszym celem też jest docieranie do tych realizatorów, czyli na przykład do intendentów, do dyrektorów szkół i przedszkoli w sposób zrozumiały,
najważniejsze jest to, żeby oni ją zastosowali w praktyce, a nie żeby tylko ją znali w teorii. A rzecz jest coraz bardziej ważna, bo coraz więcej wiemy na temat związku między tym, co jemy, a stanem naszego zdrowia. Dokładnie tak. Już dawno, dawno temu ktoś stwierdził, że za nasze zdrowie czynniki związane z naszym stylem życia odpowiedzialne są w około 50-60%. I to później się potwierdziło po części w różnych badaniach naukowych. A te czynniki związane ze stylem życia to jest oczywiście ruch i to, co jemy, nasz sposób odżywiania. Ale na nasz stan zdrowia wpływają także różne inne czynniki. No tutaj wspomnę o genetycznych, na które tak lubimy zrzucać, bo to nie zależy od nas. Tak, tak. No dokładnie, nic nie możemy zrobić, ale tak naprawdę te czynniki to w stosunkowo niedużym stopniu wpływają na przykład na występowanie nadwagi i otyłości, która w tej chwili, no myślę, urasta do rangi epidemii, jeśli nie pandemii, bo właściwie wzrost nadwagi i otyłości stwierdzamy już we wszystkich krajach na świecie. Ja jestem ciekawa, co na stole stoi u osób, które, u wielu osób, które oglądają te programy rozrywkowe, gdy inni gotują w tym czasie, co przegryzają, prawda? Jakimi to orzeszkami, chipsami i tak dalej, oglądając telewizję, gdzie często jest mowa właśnie o tym, to zdrowe posiłki, tu szpinak, tu łosoś, tu tamto. To jest właśnie to, co powiedziałam na początku, że co innego wiedzieć, a co innego to stosować. My nawet dzisiaj prosto tutaj jechałyśmy ze szkoły, gdzie naprawdę, proszę mi wierzyć, nasza młodzież bardzo dużo wie. Naprawdę młodzież, my dzisiaj miałyśmy w klasie 6 szkoły podstawowej, jeżeli się zapytamy teraz dzieci, co jest zdrowe, to tak naprawdę powinieneś spożywać, nawet nie spożywać, jeść. Tak? Właśnie chociażby oglądając sobie jakiś program, co prawda nie preferuję jedzenia przy telewizorze, ale to może za chwilę. Natomiast też mamy problem i młodzież, i dorośli z tym, żeby to wdrożyć w praktykę. I to jest, myślę, największy problem. I stąd różne pomysły, żeby osiągać ten cel, jakim jest wdrażanie praktyki. Tak, to jest ogromne wyzwanie, bo nasze społeczeństwo ma dosyć tak wysoki poziom wiedzy żywieniowej, tak? My wiemy doskonale, jak powinniśmy żyć, tylko że potem jest problem z tym, że nie wdrażamy tych zasad w życie. I tu sobie nawet my, realizując różne programy, zadajemy pytanie, jak te programy prowadzić, żeby przekazać ludziom, jak mają tę wiedzę wdrażać w swoje codzienne życie. Bo to jest zmiana zachowania. Zmiana postawy, mówiąc bardzo mądrze, czyli tak, możemy komuś zmienić wiedzę, pewne elementy, bo ja studiowałam socjologię, to wiem, czy elementy postawy, czyli pewna wiedza, emocje i działanie. Dokładnie, może komuś, możemy kogoś nauczyć, możemy wzbudzić w nim w pewien, co już jest wiedzy, idzie co dalej, postawę emocjonalną, oczywiście, a potem jeszcze na końcu on musi zmienić swoje zachowanie. Dokładnie tak, a ja tu jeszcze dodam a propos emocji, że no, ta nadwaga, otyłość, która teraz tak powszechnie występuje, też może być wywoływana przez pewne czynniki emocjonalne. My przecież bardzo emocjonalnie podchodzimy do żywienia. Często zajadamy stres albo wręcz coś, czego nie powinniśmy robić a propos dzieci i młodzieży. Nagradzamy jedzeniem za coś, co dziecko powinno robić po prostu, zwyczajnie, a nie dlatego, że dostaje nagrodę, bo to nie jest jedzenie. Słodyczenie są jedzeniem, a jedzeniem to jest zupa i drugie danie, a coś, co się daje dziecku jako słodycze, to nie jest jedzenie. Tak, tylko proszę zauważyć, że teraz ta żywność otacza nas wszędzie. My idąc ulicą, widzimy różne sklepy, różne punkty, dzieci w szkole mają sklepiki, idą do szkoły i po drodze również, więc to żywienie nas tak otacza troszeczkę. Kiedyś no, człowiek jadł, kiedy był głodny, a teraz funkcja jedzenia jest bardzo różna. I oczywiście są te dobre funkcje, czyli właśnie ten posiłek przy wspólnym stole, do którego my zawsze bardzo zachęcamy, żeby rodzic dawał ten przykład i usiadł z dzieckiem przy stole przynajmniej raz dziennie. I to jest ten taki emocjonalny też stosunek, prawda? Mówimy sobie o problemach całego dnia, rozmawiamy i wtedy jest fajnie. Natomiast właśnie to, co koleżanka powiedziała, że jeżeli stres zaczynamy zajadać, tak? I to jest ta jedyna taka najprostsza przyjemność, bo my tak naprawdę tą żywność mamy na wyciągnięcie ręki, więc źle się czujemy, jesteśmy smutni,
w przypadku młodzieży mamy stres w szkole, później jest jakiś inny i od razu sięgamy po tego batonika, czyli chipsa, prawda? To jest bardzo duży problem obecnie. Kilka lat temu, jakby pani powiedziała, siadamy do posiłku, kilka lat temu urzędu rodzinnego, kilka lat temu była taka reklama innego ciemnego napoju w dużych butelkach. Jak też ci da się na obiad w Polsce i nie wyobrażam sobie obiadu bez owego napoju, który towarzyszy zupie drugiemu daniu. Ja otwieram oczy, bo naprawdę ten napój musiał towarzyszyć obiadowi. To pierwszy raz to zobaczyłam, to były reklamy, prawda? A proszę zwrócić uwagę, jeszcze to w tych reklamach występuje piękne, sprawne osoby, wszyscy zadowoleni, uśmiechy, pochylenia było, bo to tak, jaki jest wydźwięk, prawda? I tu w aspekcie dzieci, nadwagi i otyłości. Dziecko nie jest w stanie przetworzyć tej reklamy jak należy. Ono ją dosłownie interpretuje. Więc to jest też tak, to było złe, to też pokazuje, to jest fajne. Tak, ale to jest właściwy właśnie realizując nasze programy, między innymi program w ramach szwajcarsko-polskiej współpracy, który kierowaliśmy do szkół. No właśnie, dziś o tym. Jednym z kryteriów, takim ważnym dla nas, była kwestia reklamy do dzieci, żeby nie epatować w szkołach reklamą żywności, która nie jest skazana do codziennego żywienia dzieci i młodzieży. Więc ten wątek reklamy też jest istotny w aspekcie rozwoju różnych chorób nadlewadliwego żywienia. Pani już złożyła program w ramach współpracy polsko-szwajcarskiej. Miała pani na myśli to. Jakiś czas temu rozmawiałam z moim gościem, z Instytutu Zarządzania, że duże środki poszły z funduszy szwajcarskich, myśmy do tego dołożyli jako szczęść i też dużo pieniędzy, już teraz nie pamiętam, a co przyszło mi miliony franków szwajcarskich, tak, to wyglądało wczoraj. No, mieli państwo na stworzenie całego programu dotarcia do wielu grup. Ale no! Jaki był zarys, do kogo państwo wdrażali i te nurty. Projekt szwajcarski w ogóle obejmuje wiele różnych działań, nie tylko Instytut Żywności Żywienia, ale numer jest...